Aktywna akcja pogoni, ruszył Bajdu. Dobra akcja, Górski na jeden kontakt, Bajdu, jak to zagrali i słupek, ależ to było uderzenie, jeszcze nie koniec, jeszcze dogranie Wróblewskiego do Więdłochy, nie ma bramki, no to mogło być wymarzone otwarcie Siedleckiej Pogoni. W defensywie jest Maciej Wiktowski, który kilka razy był tym ostatnią instancją w defensywie, ale Znicz może skontrować Siedlczan, teraz jest Zjawiński na prawym skrzydle. Zjawiński kontra Brodziński, Zjawiński nieźle dośrodkowanie i głową strzela Gabrych, 1-0 dla Znicza, 25 minuta. Mariusz Gabrych. Piękna akcja, pierwsza szybsza kontra drużyny Znicza i tutaj w rytm muzyki cieszą się piłkarze, bo tak jak wiemy puste trybuny, ale naprawdę trzeba docenić jakość tego dośrodkowania. Wichtowski, takie wybicie efektownym szczupakiem stopera, Olszewski. Oj, teraz Grabowski fauluje, jaka decyzja arbitra? Jest żółta kartka, to druga indywidualna kara dla tego zawodnika i Znicz będzie musiał sobie radzić w dziesiątkę od 44 minuty. Potężne teraz osłabienie dla Znicza. No dosyć nieodpowiedzialne takie zachowanie Grabowskiego. Oczenasz. Coraz głębiej. Już jest na 30. Mecz jest na strzał. Świetne uderzenie Słowaka. Broni Misztal i pierwszy strzał i dobitkę Wróblewskiego. Do Olszewskiego. Jest akcja pogoni, Wróblewski, w polu karnym Wróblewski, strzelenie piłki i co? I gol! Gol! Trafienie samobójcze chyba Wichtowskiego, 1-1, 86 minuta, pogoń doprowadza do upragnionego remisu i teraz Siedlczanie spróbują pójść za ciosem, powalczyć o 3 punkty. Informacja najważniejsza jest taka, że jest 1-1. Kolejna akcja przyjezdny, Olszewski, ponownie to on. Ponownie dośrodkowuje, są tam Górski, Walków, Pierzchała, jednak to dośrodkowanie po raz kolejny nie znalazło adresata. Jeszcze raz Olszewski. Kolejne dośrodkowanie, będzie szansa i gol! 2-1 dla Pogoni. Doliczony czas gry, Piotr Pierzchała, więc stoper w roli napastnika. 2-1. Trafienie tak naprawdę w ostatnich sekundach, ależ zrobiła to akcji w Pruszkowie i wielka radość. Wyskoczyła cała ławka rezerwowych. Pogoń chyba wywiezie komplet punktów z Pruszkowa. Strata piłki i ostatni gwizdek arbitra, więc w meczu 10 kolejki drugiej ligi Znicz Pruszków przegrał u siebie z Pogonią Siedlce 1-2.